upartyjnienia spółek, atak na wolne media i zmianą w ordynacji wyborczej, w tym wszystkim projektom Kaliny, Kaliny, Kaliny. Tak, no to proszę zwrócić uwagę, że Grzegorz Schetyna atakuje rzeczy, które w zasadzie w połowie przynajmniej jeszcze się nie pojawiły. Mówię tutaj o mediach czy o zmianach wyborczych. W zasadzie to na razie są jakieś plotki czy zapowiedzi, które gdzieś tam się pojawiają, a tak naprawdę nikt nie wie, co z tego wyjdzie. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Za tego wspólną modlitwę Dorota Polskiewicz Katolickiej z Göteborgu. Panie Bracie, dziękuję Panu Nawet. Jest to modlitwa więzienki młodzieży naszej. Panie Jezu Chryste, na niego w Nazarecie, do siebie odnosił słowa Słowa. No denerwuje mnie, no naprawdę. Taki czubek, że wiesz, nie wiem, no nie wiem, co mu powiedzieć, no. Więźniom głosy wolność, a nie widomy przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnymi. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie, uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, by mogli rozpoznać Twoją boską miłość i przyjąć ją do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie miłości i pokoju z siostrami i braci. Mamy to pracowanie naukowe, chociażby pani profesor Marii Jarosz, która nazywa to konfiturami, no wszyscy też tak na to mówią. Problemem Platformy Obywatelskiej była krótka ławka, to znaczy wszyscy myśleli, że to jest taka partia ekonomistów, liberałów, którzy jak dojdą do władzy, to sobie poradzą i będą potrafili zarobić pieniądze, a nam też coś z tego skapnie. Tymczasem się okazało, że ta ich ławka była bardzo krótka i do tych spółek trafiali ludzie, którzy średnio potrafili sobie radzić. Poza tym oni nie rozumieli do końca, jak działa gospodarka, rozumieli pewne procesy ekonomiczne, działanie na giełdzie i tego typu rzeczy. Natomiast sposób funkcjonowania gospodarki, czyli tak, nie wiem, również kontakty społeczne, na przykład z związkami zawodowymi, czy jakby rozumienie pewnych takich działań biznesowych, były im jednak trochę obce. Oni patrzyli głównie na spółki w Excelu, to się niestety zemściło. No firmy tej skali, to nie wiem, spółki kolejowe, spółki chemiczne, czy spółki przemysłu wydobywczego, nie mogą działać tylko i wyłącznie w oparciu o spółki w Excelu, bo to po prostu się potem myśli, te wyniki są znacznie gorsze. Może, panie redaktorze, na koniec wrócimy takim sporym łukiem do tego pytania otwierającego naszą rozmowę. Otóż Jarosław Kaczyński stwierdził, że obóz rządzący stanowi jedność, że jest przekonany, że w tej jedności uczestniczy także prezydent RP. Czy nie uważa pan, że w kontekście wczorajszego spotkania w Pałacu Prezydenckim to stwierdzenie jest troszeczkę myśleniem życzeniowym? Nie, ja myślę, że to jest prawda. W sensie, że tak naprawdę żadnego sporu nie ma, natomiast jesteśmy obserwatorami pewnej gry politycznej, która się toczy między prezydentem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim wokół reformy sądownictwa. I proszę zwrócić uwagę, że otoczenie prezydenta próbuje grać twardo i deklarować, że tutaj nie ma żadnej zgody, że będziemy walczyć, że się nie damy, mamy zmiany i twardo będziemy bronić tych naszych projektów, które tych zmian w projektach, które zostały przedstawione przez PiS. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński tak ma taki stan koncyliacyjny, że tutaj chcemy się dogadać, rzeczywiście, że nam zależy, że nie widzimy światełko w tunelu i prezes jest z nami. Natomiast ja myślę, że efektem tego będzie rzeczywiście dokonanie, jakby do dogadania się, to znaczy prezes dojdzie do porozumienia, będzie mieli wprowadzoną reformę sądownictwa. Natomiast prezydent będzie mógł powiedzieć, że do końca gra twardo, nie dał się, a gdyby coś nie wyszło, no to też będzie mógł powiedzieć, że próbował. Panie redaktorze, przepraszam, że przerywam, ale niestety nasz czas dobiega końca. Muszę panu podziękować. Naszym gościem był Marek Hutkiewicz z tygodnika Solidarność. Dziękuję bardzo.
A teraz zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o tym, co się dzieje u naszych południowych sąsiadów, mianowicie u Czechów, gdzie trwają wybory. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Jak przebiegają wybory? Wybory trwają od piątku, prawda? Tak, wybory zakończyły się o godzinie 14. Wtedy zamknięto lokale wyborcze. No i teraz obserwujemy pierwsze wyniki tych wyborów. Na razie tylko z części lokali wyborczych. Te pierwsze wyniki wskazują, zresztą zgodnie z sondażami przedwyborczymi, że zdecydowanym zwycięzcą będzie partia ANO, czyli Akcja Niezadowolonych Obywateli Andreja Babisza, miliardera, drugiego najbogatszego człowieka w kraju, która teraz według tych wstępnych wyników ma 31,5% głosów. Na drugim miejscu na tym etapie plasuje się SPD, skrajnie prawicowa partia Tomio Okamury, która opowiada się m.in. za referendum w sprawie wyjścia Czech z Unii Europejskiej. Trzecie miejsce na tym etapie zajmują komuniści, później jest partia Piratów, nowa partia w tym czeskim parlamencie od tego roku, a socjaldemokracja, co jest bardzo ciekawe, która według tych przedwyborczych sondaży miała zająć drugie miejsce, na razie plasuje się na miejscu szóstym, więc jeżeli te wyniki się potwierdzą, to te wybory okażą się dość dużą porażką dla socjaldemokracji, która, przypomnijmy, teraz jest główną partią rządzącą. Jak rozumiem, zgodnie z tradycją, nasi południowi sąsiedzi bardzo spokojnie zapewne prowadzili kampanię wyborczą. Czy były może jakieś ekscesy w trakcie tej kampanii? To nie była, myślę, że mogę powiedzieć, ekscytująca kampania wyborcza. Tak też tutaj mówią o niej komentatorzy. Zdominowana jednak przez kwestie wewnętrzne, kwestie gospodarcze. To chyba najbardziej Czechów interesuje. Polityka zagraniczna, polityka europejska pojawiła się w jakimś niewielkim stopniu, ale oczywiście kwestia członkostwa Czech w strefie euro, czemu sprzeciwia się większość partii, czy też podejście do kryzysu migracyjnego, do imigracji, kwestie bezpieczeństwa, one również się gdzieś pojawiały, ale wydaje się, że to, co chyba najbardziej Czechów w tej kampanii interesowało, to jednak postać Andreja Babisza, który jest swego rodzaju fenomenem, ponieważ jest, jak wiemy, bardzo doświadczonym, bardzo sprawnym biznesmenem, który ma ogromną fortunę i wielu Czechów liczy, że będzie zarządzał państwem, jeżeli będzie premierem, tak jak firmą i dzięki temu według części jego wyborców będzie skuteczna. Ale pojawiają się również w odniesieniu do Babisza pewne zarzuty. Jakie były to natury zarzuty? Tak, te zarzuty pojawiają się już od kilku miesięcy. Pierwsze z nich to zarzuty o nadużycia podatkowe, nadużycia finansowe, ale również ostatnio także zarzuty związane z wyłudzaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o jego koncern Agrofert, który skupia ponad 200 firm i który miał dość kontrowersyjnym sposobem starać się o pieniądze z Unii Europejskiej. Te pieniądze zresztą otrzymał, ale gdyby postępował zgodnie z zasadami, to by ich nie otrzymał. Dlatego teraz jest nacenzurowanym zarówno w czeskich organach ścigania, jak i w organie OLAF, który zajmuje się, jak wiemy, nadużyciami finansowymi, walką z nadużyciami finansowymi. Więc to są zarzuty, które na pewno są dużą rysą na postaci Andreja Babisza i mogą też być przeszkodą w tworzeniu koalicji rządowej, ponieważ już teraz wiadomo i zresztą wiadomo było też z tych sondaży przedwyborczych, że ANO, choć będzie największą siłą w parlamencie, będzie potrzebowała partnera koalicyjnego. No i okaże się, czy będzie to skrajna prawica, czy będą to komuniści, czy będzie to na przykład socjaldemokracja. Magdaleno, serdecznie dziękujemy za tą relację. Będziemy jeszcze naturalnie wracali dzisiaj do Czech. O godzinie 19 planujemy specjalną audycję poświęconą w całości właśnie wyborom u naszych południowych sąsiadów. Dziękujemy bardzo. A teraz na antenie porozmawiamy z doktorem Łukaszem von Leą z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, czy mógłby pan jakoś, że tak powiem, ogólnie przybliżyć naszym słuchaczom konstrukcję tego planowanego, że tak powiem, parlamentu? Bo jak wiemy, prowadzi partię ANO, za nią jest partia SPD i trzeci komuniści. Jeżeli chodzi o te wyniki, które teraz mamy do dyspozycji, tak jest policzone około 20% mandatów, tak była ostatnia informacja w tej chwili. Na kolejnym miejscu jest ODS. Te wszystkie partie, które są od drugiego miejsca, powiedzmy do piątego miejsca, się wahają w okolicy 10%.
Socjalna demokracja ma teraz około poniżej 8%, że teraz w tej chwili wygląda na to, że nawet nie musi osiągnąć 10% poparcia w tych wyborach, cóż jest całkiem problematyczne dla partii, która była zawsze na pierwszym, drugim miejscu w ostatnich wyborach, także to jest całkiem dosyć duże zaskoczenie tutaj dla nas. Także to bym powiedział tak na początek. Nie wiem, do czego to pytanie jeszcze zmierza, dlatego że u nas jeszcze jest istotna druga izba, Senat, ale te wybory będą dopiero za rok i teraz w tej chwili tam nie ma żadna partia jakiegoś większego jakiejś zdominowanej pozycji. Także, panie doktorze, takie pytanie z kolei. Dosyć mocno w tej kampanii wypływał tak jakby sentyment eurosceptyczny, można tak powiedzieć. To prawda, przez niektóre partie ten antyeuropejskie poglądy dosyć dominowały, były bardzo wyraźne. U partii SPD, to miał Okamury, tak to było taki jeden z najważniejszych punktów. Niektóre partie wykazywały bardziej takie ostrożne antyeuropejskie poglądy, że eurosceptyzm u nas... Skąd w ogóle u Czechów tak mocny, że tak powiem, rezentment w stosunku do Unii Europejskiej? Przecież według najnowszych badań, o ile się nie mylę, to najbardziej eurosceptyczne społeczeństwo w Europie. A ja nie jestem w stanie tego powiedzieć na 100%. Nie wiem, co jednak odczuwam trochę już przez dłuższy czas, trochę brak informacji, brak zainteresowaniem europejską płaszczyzną. U nas w Czechach ona jest opierana jednak jako element obcy, który ma własne interesy i czeskich interesów trzeba po prostu bronić. I to jest też trochę problem, dlatego że tutaj naprawdę brakuje jakiegoś systematycznego informowania o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, o tym, jak Czesi dołączają się, albo jakie mają stanowiska w Brukseli i jak działają w Unii Europejskiej. Tutaj ta płaszczyzna była zawsze trochę lekceważona i odbierana bardziej jako obca niż jako wspólna, do której Czechy przynależą. Tak, trochę też. Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że podejście Czechów do Unii Europejskiej jest oparte na w pewnym sensie pragmatyzmie, a z drugiej strony na braku informacji? Często tak, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jeżeli chodzi o polityków, oczywiście nie, tutaj bym powiedział, że nasza albo oficjalna polityka zagraniczna jest bardziej ostrożna, powiedzmy, bardziej pragmatyczna. To jest to, co jest takie tym, czym to można stwierdzić o czeskiej polityce zagranicznej. Panie doktorze, Andrzej Babisz, już tak na koniec pytanie. Andrzej Babisz jest w Polsce postrzegany z perspektywy swoich niezbyt korzystnych być może wypowiedzi w odniesieniu do naszego kraju. Czyli gdyby został premierem, czy możemy liczyć na dobrą współpracę z Czechami? No tak, myślę, że praca zawsze, współpraca z Polską trwa jakiś dłuższy okres. Ja bym nie powiedział, żeby te stosunki miały się w bardziej dramatyczny sposób zmieniać na niekorzyść obu państw. Więc tutaj nie jestem w stanie tego przewidzieć, dlatego że trudno też powiedzieć w tej chwili, kto będzie jeszcze w koalicji. Dlatego że rządy koalicyjne też mogą mieć trochę inne parametry ze względu na to, kto będzie brał udział w tych koalicjach. Także w tej chwili to nie mogę tak jednoznacznie powiedzieć. Niemniej jednak nie czuję, żeby było potrzeba jakichś dramatycznych zmian w stosunkach z Polską. Dziękujemy panu za te słowa komentarza. Naszym gościem był dr Łukasz Fomlela z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Reklama. Teraz staćcie na więcej, bo rozdajmy bony za zakupy Intersport. Za każde wydane 100 zł otrzymasz bon w wysokości aż 50 zł. Tylko do 31 października. Włącz się. Szczegóły promocji w salonach Intersport i na intersport.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Barbara,
A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. No kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cnm.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat. 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 22 października. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W Warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, jest 15.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział rozszerzenie obozu rządzącego o nowe środowiska. Podczas wspólnej konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości liderzy Zjednoczonej Prawicy zgodnie podkreślali jedność koalicji. Jarosław Gowin mówił, że koalicje czekają nowe wyzwania, a także zmiany. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest nie tylko zjednoczony, ale wkrótce zacznie się rozszerzać. Przystąpią do nas nowe środowiska, środowiska republikańskie, środowiska wolnościowe, środowiska chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpi do naszego obozu wielu, wielu samorządowców, którzy dostrzegają w działaniach naszego rządu szansę dla swoich małych ojczyzn. Jarosław Kaczyński powiedział, że rządzącym chodzi o to, żeby zmienił się status Polski i Polaków w Europie. Żeby zmienił się na naprawdę pełnoprawny. Nie w deklaracjach, nie w tym, co jest zapisane w różnego rodzaju aktach, które bardzo często są niestety tylko na papierze, tylko realnie. Realnie będziemy w Europie równymi wśród równych, jeżeli będziemy silni gospodarczo, jeżeli będziemy mieli PKB na głowę porównywalne z krajami, które leżą na zachód od naszych granic, jeżeli będziemy dobrze zorganizowani, jeżeli będziemy także silni militarnie. Obok prezesa PiS i lidera Polski Razem w wystąpieniu wziął też udział Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. Platforma Obywatelska zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, zlikwiduje urzędy wojewódzkie. Program największej partii opozycyjnej przedstawił na konwencji krajowej PO w Łodzi lider ugrupowania Grzegorz Schetyna. Jak przekonywał, urzędy wojewodów należy zlikwidować między innymi dlatego, że obecne uprawnienia wojewodów krzyżują się z uprawnieniami marszałków. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział też, że zgodnie z planami jego ugrupowania samorządy będą miały możliwość wpływania na kwotę wolną od podatków. Grzegorz Schetyna mówił też, że jego partia chce zmienić system zarządzania szkołami i zmienić jedności społeczne, po co to pierwszy? Regionami Polski.
Amerykańscy pracodawcy alarmują. Brak specjalistów do likwidacji szkód po tegorocznych huraganach i pożarach. Kilka dni temu w północnej Kalifornii dogaszono jeden z największych pożarów w historii tego stanu. Huragany Harvey i Irma zniszczyły północno-wschodni Teksas i część Florydy. Budownictwo w Stanach Zjednoczonych załamało się podczas wielkiego kryzysu w 2008 roku. Wielu robotników przekwalifikowało się i przeniosło do bardziej stabilnych zawodów. Po kryzysie do branży wrócił 1 na 5. Informuje Stowarzyszenie Wykonawców Ogólnych, które przeprowadza takie badania. Pracodawcy starają się to nadrobić poprzez dodatkowe szkolenia, lepsze wynagrodzenie oraz pracownicze benefity. Nie do końca przynosi to spodziewane rezultaty. Widać to szczególnie na terenach po klęskach żywiołowych. Firmy budowlane mają ogromne problemy ze znalezieniem pracowników, których po prostu nie ma. Sytuację poprawi trochę zima. Część budowlańców z północnej części kraju przeniesie się na kilka miesięcy w cieplejsze regiony, przede wszystkim tam, gdzie zaatakowały huragany. Chodzi o Teksas i Florydę. Tutaj sezon budowlany trwa cały rok. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa po porcji informacji. Moimi gośćmi są Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Dzień dobry panu. A w łączeniu dr Radosław Rybkowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze. Może zacznijmy od takiego otwierającego stwierdzenia. Polska nauka jest w bardzo złym stanie. Panie doktorze. O, czyli ja, tak? Tak, poproszę. Jak bardzo złym stanie jest nasza polska nauka, bo wiemy, że polskie uczelnie znajdują się na nieklasyfikowanych miejscach w rankingach uczelni na świecie. Znaczy, to zależy w którym rankingu nawet. Znaczy, są uczelnie, które się znajdują w tym, które mam szczęście sam pracować, czyli Uniwersytet Jagielloński. Niestety w nie w jakimś imponujących miejscach, ale ja bym powiedział, że największym problemem, wyjaśniając naszym słuchaczom, to należałoby powiedzieć, że jest to, że my tkwimy w tym samym miejscu lub powoli jakoś spadamy niżej, między innymi dlatego, że inne kraje się rozpychają. Rodzi się pytanie, czy tylko i wyłącznie rankingi należy brać pod uwagę. Sami najwybitniejsi badacze szkolnictwa wyższego, w tym amerykańscy, tacy, którzy pracowali przez wiele lat dla Banku Światowego, który w sumie można by uznać, był jednym ze sponsorów myślenia w tych kategoriach rankingowych. Oni mówią, że no, poszczególne kraje nie powinny się zbytnio przywiązywać do miejsc i pozycji w rankingu, bo szkolnictwo wyższe w danym kraju ma nie służyć tylko i wyłącznie nauce światowej, ale musi służyć obywatelom od tego kraju, w którym ono działa i pracuje. Więc z jednej strony tak, możemy się być przestraszeni tym, że znajdujemy się naprawdę w ogonach światowej nauki. Tym, co jest niepokojące, to w ramach Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem pełnoprawnym już całkiem sporo, działalność naszych naukowców jest bardzo słaba. Nie jesteśmy w stanie przebić się między innymi do European Research Council, czyli europejskiej agencji takiego NCN-u europejskiego, który rozdaje naprawdę gigantyczne pieniądze na badania we wszystkich dziedzinach, nie tylko w naukach ścisłych, co zazwyczaj ma miejsce, ale także w naukach społecznych, w humanistyce. I pomimo tego, że mamy przekonanie u nas w kraju, że jest nieźle, to jednak jakiekolwiek rzetelne porównania z tym, co dzieje się za granicą, pokazują, że tak dobrze nie jest. A porównanie zwłaszcza z krajami, które doświadczały podobnej sytuacji, tak jak na przykład kraje regionu bałtyckiego, które jednak pomimo tego, że są mniejsze finansowo, choćby ze względu na swoją wielkość, mniej nakładów mogą przeznaczać na szkolnictwo wyższe, potrafią sobie radzić zdecydowanie lepiej niż my. I to jest problem. Panie Aleksandrze, czy Konstytucja dla Nauki Jarosława Gowina jest odpowiedzią na problemy polskiego szkolnictwa wyższego? Polska nauka jest raczej w złym stanie. Z polskich uczelni uciekło 30 tysięcy osób od 2005 roku, o tym mówimy. Mówimy o wykładowcach, tak? Mówimy o naukowcach. Z polskich uczelni uciekło 30 tysięcy naukowców od 2005 roku. To jest katastrofa, o tym mówi ministerstwo. Ludzie odpowiedzialni za ten katastrofalny stan polskich uczelni dzisiaj współtworzą reformę nauki i szkolnictwa wyższego, występują ręka w rękę z Gowinem i dostają dzięki tej reformie pełnię władzy na uniwersytetach. Jeżeli popatrzymy na książkę
pani profesor Agnieszki Dziedziczak-Foltyn na temat reform szkolnictwa wyższego między rokiem 90 a 2015. Zobaczymy, że podstawowi aktorzy tworzący system szkolnictwa wyższego od 2005 roku dzisiaj zasiadają w KRASP-ie i współtworzą reformę szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowin oddaje tym ludziom, to znaczy towarzystwu rektorskiemu, rektorom i byłym rektorom, pełnię władzy na uczelniach, pozbawiając kontroli nad nimi użytkowników uczelni, obywateli uczelni, czyli pracowników i studentów, i czyniąc jedynymi partnerami dla rektorów zewnętrzne rady uczelni, które będą się składać ponad 50% z osób spoza uczelni. Rektorzy, i tutaj trwa spór. Rektorzy by chcieli, by rady uczelni były obsadzane przez byłych rektorów. No, jeżeli reforma ma polegać na tym, że rektorów dzisiejszych będą kontrolować wyłącznie byli rektorzy, to ja dziękuję bardzo. To nie jest reforma, tylko to jest bardzo nieciekawy, brudny deal pomiędzy Gowinem a skompromitowanym towarzystwem rektorskim. Potrzebna jest nam inna reforma, potrzebna jest nam reforma, która zmieni stosunki władzy, dlatego że stosunki władzy na uczelniach, relacje feudalne są największym problemem polskiej nauki. Jeżeli potrzebne są przykłady, no to spójrzmy na historię doktoranta Lecha Morawskiego, zaraz chętnie o niej więcej. Potrzebna jest reforma, która te feudalne stosunki zmieni. Środowisko Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej proponowało taką reformę już dawno ministrowi Gowinowi, i jej podstawowe punkty, jeżeli pan redaktor pozwoli mi powiedzieć, to jest jawność wszystkich wydatków finansowych na uczelniach. To jest absolutna podstawa, to znaczy uczelnie nie mogą unikać publikowania podstawowych danych, to wszystko musi być dostępne, uczelnie muszą być przyjazne, przejrzyste. To jest kontrola władzy, to znaczy dzisiejszy model wyborów rektorskich jest absolutnie nie do przyjęcia, a ustawa tego nie zmienia, dlatego że spycha tę sprawę na statut uczelni, to znaczy kandydaci na rektorów muszą się ujawniać odpowiednio wcześniej. Absolutnie nie może być tak, że się ujawniają w dniu wyborów. To znaczy kandydaci na rektorów muszą przedstawiać swój program, czego bardzo często nie było. Kandydaci na rektorów muszą zabiegać o głosy, to znaczy muszą być otwarte debaty między kandydatami, ale również debaty z kluczowymi grupami. Do tej pory najczęściej było tak, że pojawiał się jeden kandydat na rektora, to są podstawowe patologie. Jeden kandydat na rektora, w niektórych uczelniach kandydaci pojawiali się w dniu wyborów. Które zaproponował właśnie, minister Gowin. Rzeczywiście, w ogóle przybliżmy te zmiany. Gowina. Ja jestem profesorem. Po co komu jakaś reforma Gowina? Jeśli chodzi o podstawowe zmiany, jest to w stosunku do tego, co było do tej pory w Polsce, zmiana radykalna, ponieważ znowu nie za bardzo komplikując i nie wnikając dokładne zapisy ustawowe, jakie w dalszym ciągu obowiązują zgodnie z ustawą z 2005 roku, która z pewnymi modyfikacjami istniała już wcześniej, w obecnej sytuacji głównymi organami uczelni, czyli sprawującymi najważniejszą władzę uczelni, jest rektor oraz senat. Rektor oczywiście może mieć prorektorów, ale w myśl rozumienia prawa prorektorzy to jest rektor, tylko jakby podzielony na parę osób, bo sam jeden nie byłby sobie w stanie z tym poradzić. Senat jest instytucją, która miała balansować z jednej strony pozycję rektora, z drugiej strony momentami prowadzić pewną działalność kontrolną, nadzorczą. Oczywiście senatowi także przysługiwała inicjatywa
uchwałodawcza, czy mógł podejmować różnego rodzaju decyzje, które były dla rektora wiążące, o ile nie były sprzeczne z prawem. Ale jeżeli Senat coś uchwalił, to rektor musiał to wykonać. Tak wynikało to, wynika w dalszym ciągu z obecnie obowiązującego prawa. I jakby poniżej tego poziomu centralnego uczelni mamy taką samą paralelną sytuację z dziekanem i z radami wydziałów, gdzie dziekan pełni funkcję rektora, a rada wydziału pełni paralelną funkcję jak senat. To, co zaproponował Gowin, jest powtórzeniem modelu, który pomimo tego, że się pojawiają takie, nie wiem, oskarżenia, stwierdzenia, to nie jest prawda, że model ten jest zastosowany tylko w krajach anglosaskich, on się pojawia coraz częściej, zaczynają to stosować także państwa, które wyrastają z kompletnie innego modelu funkcjonowania organów państwowych, czyli w państwach typowo opiekuńczych, skandynawskich, nordyckich. Pojawia się dodatkowe ciało, którym się nazywa Rada Uczelni. Rada Uczelni ma być z takim organem, który umożliwić coś, o czym była mowa od wielu lat, jako pewne zastrzeżenie funkcjonowania uczelni. Bo ja rozumiem, że oczywiście możemy mówić, że obywatele uczelni, że powinni dbać o, najlepiej wiedzą, jak powinna działać uczelnia. To jest prawda i to jest nieprawda, bo uczelnia nie jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy są w danym momencie w uczelni, od profesorów poprzez adiunktów, asystentów, pozostałych pracowników, studentów i doktorantów. Uczelnia jest dla całego społeczeństwa, zwłaszcza duża uczelnia, taka jak Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński. Ona musi działać z myślą o tym, że ona działa dla całego narodu, dla całego regionu, na pewno większego niż tylko powiedzmy województwo mazowieckie czy małopolskie, prawda, odpowiednio. I za granicą, w Niemczech tak samo zauważono, że uczelnie, które działają tylko w oparciu o ten taki balans pomiędzy rektorem a senatem, uczelnie się zasklepiają w myśleniu i przestają dostrzegać, że tak naprawdę ich zasadniczą funkcją powinno być służenie społeczeństwu. One nie są, ja wiem, że jest takie, można mówić, że uczelnia, prawda, powinna, czy naukowcy powinni dążyć do prawdy. Nie super, można na chwileczkę wyjść, zaraz temu, pisają, wiesz, ale dążenie do prawdy powinno służyć nie tylko tym, którzy są akurat w tym momencie na uczelni. Ono jest po to, żeby to cały kraj, ta uczelnia, dziadu, Jezus chce dzieci. Jezus chce ja ludzi szczerych jak dzieci. One mogą być także w wymiarze społecznym, w wymiarze duchowym, w wymiarze kulturalnym, bo przecież mamy także uczelnie artystyczne, których działania jak najbardziej mają głębszy duchowy, a nie tylko ekonomiczno-materialny. Ale podsumowując, kluczowym elementem, który jest wpisany w tej reformie, to jest pojawienie się oprócz rektora i senatu dodatkowego ciała, które jest nazwane Radą Uczelni. To, co krytykach pisali, że największym problemem jest to, że tak naprawdę ustawa nie dokładnie na czym w ogóle zapisuje, na jakiej zasadzie mają być zbalansowane relacje pomiędzy tymi poszczególnymi organami uczelni, czyli Radą Rektorem i Senatem. Dlatego, że jak czytamy się w tą ustawę, to widać, że tam jest mnóstwo takich miejsc, kiedy może dojść do sytuacji patowej, w której rektor nie będzie wykonywał czegoś, co teoretycznie może mu nakazać rada, a z drugiej strony nie wie, co zrobić. Może się okazać, że bardzo dobre założenia, palone przez jednych, poszukanione przez innych, one kompletnie się wybaczą, nieskuteczną i bezsensowną stronę w praktyce życia codziennego. Znowu, natura nasza, tutaj pewna tradycja narodowa pokazuje, że jesteśmy mistrzami od tego, co sobie przeprowadzimy. Ktoś, pan Aleksander, chciałby się odnieść do tego zarzutów stosowanych rady, bo powiedział pan, że rektorzy chcą tą radę właśnie uczelni obsadzić byłymi rektorami, jak dobrze pamiętam. Jeżeli to jest jeden z tych głównych zarzutów, jeżeli można,
Czy ja się zgadzam, co mówicie z panem profesorem, że uczelnie powinny służyć społeczeństwu, mają różne misje, na różny sposób, no to jakby całkowicie się zgadzamy. To grozi, to jest bardzo realna groźba polityzacji i oligarchizacji tych rad. Rektora, który w tym nowym systemie będzie miał praktycznie władzę absolutną na uniwersytecie. Władzę absolutną na uniwersytecie, to znaczy rektor będzie... Rektor ma bardzo duże możliwości dyscyplinarne. Rektor będzie określał zasady, samowładnie zasady oceniania pracowników, w ogóle bez negocjacji ze związkami zawodowymi. Od oceny pracowników, która decyduje, czy on pozostanie na uczelni, czy nie, pracownik nie będzie mógł się odwołać. Nie będzie mógł się odwołać. Rektor nie będzie kontrolowany w swojej polityce finansowej w ogóle przez Senat, będzie kontrolowany wyłącznie przez Radę Uczelni. No więc to jest bardzo, więc sytuacja, w której Rada Uczelni ma tak bardzo duże kompetencje i jednocześnie składa się w ponad połowie z osób spoza uczelni, jest bardzo groźna. Proszę Państwa, mamy w Polsce super upolitycznione spółki Skarbu Państwa. No, mamy problem z telewizją od dawna. Nie udało nam się ich z powrotem uspołecznić, wyrwać z rąk polityków. Jeżeli rady uczelni raz trafią w ręce polityczne, już nigdy z nich nie wyjdą. A czy pomysł z byłymi rektorami jest lepszy? No, jeżeli to ma być, jeżeli rady uczelni mają być pomysłem na jakąś wielką reformę i na kontakt ze społeczeństwem, no to bardzo przepraszam, ale to nie może być miejsce dla emerytowanych, to nie może być synekurka dla emerytowanych rektorów. W związku z tym, co trzeba zrobić? Trzeba zapewnić, żeby 30-35% miejsc w radach miały osoby spoza uczelni. To jest bezpieczne. To jest bardzo silny głos, ale to nie jest pakiet kontrolny. Po drugie, należy rozważyć, czy ustawa nie powinna mówić, kto powinien zasiadać w tych radach uczelni. Klucz dawnej Komisji Trójstronnej, obecnie Rady Dialogu Społecznego, to jest coś wypróbowany model. To znaczy pracodawcy, administracja publiczna oraz związki zawodowe. Czyli świat pracy, pracownicy, pracodawcy, administracja publiczna. To jest przejrzysty, racjonalny model. Wreszcie, no, funkcja rady powinna być, jeżeli chodzi o strategię, opiniodawcza, ale nie można osobom spoza uczelni, wobec których ustawa nie stawia żadnych wymagań, to znaczy to nawet nie stawia wymagania wyższego wykształcenia. Tacy ludzie nie mogą ustalać podstawowego dla uczelni dokumentu. Jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, że zapisy o Radzie Uczelni jakby funkcjonują w kontekście innych zapisów z ustawy, na przykład artykułu 61, który pozwala na polityczną pacyfikację uczelni ministrowi. To znaczy artykuł 61 pozwala ministrowi rozwiązać kierunek, który nie jest najlepszej kategorii A+ albo A, pod hasłem, że kierunek ten nie odpowiada regionalnym potrzebom ekonomicznym i społecznym. No proszę Państwa, w ten sposób można uwalić, w ten sposób można zniszczyć
No, na przykład Wydział Prawa, który zechce się wypowiadać w sporze o Trybunał Konstytucyjny, no i tak dalej, i te nieposłuszną socjologię, i tak dalej, to jest sposób na pacyfikację środowiska panie, naukowego. Panie doktorze, jak by się pan odniósł do tych propozycji pana Temkina w takim razie? Ja tym powiem tak, że ja uważam, że jeżeli czytamy propozycje, projekty, czyli projekt ustawy, należy czytać i odczytywać to, co tam jest. Odnosząc się do tego, co padło przed chwileczką o uwalenie jakiejś upolitycznianej socjologii czy coś takiego, chciałem powiedzieć, że ten artykuł, który był przywoływany, odnosi się tylko i wyłącznie do nowo tworzonych kierunków i to tam mam minister taką możliwość odmówienia. To jest prawda, ponieważ to jest dokładnie cofnięcie pozwolenia. Może odmówić wyzwolenie. Jest cofnięcie pozwolenia. Z artykułu jest, pan mówi o artykule 60, ja mówię o artykule 61. W artykule 61 jest mowa o cofnięciu pozwolenia na już utworzony kierunek. Pan się myli niestety. I to jest bardzo, ja rozumiem, ja też nie chciałem wierzyć w to, że taki artykuł jest w ustawie, ale naprawdę taka... Dla mnie istotniejszym problemem jest to, ponieważ także pracuję w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, że minister może, ale wcale nie musi cofnąć pozwolenia dla kierunku, który ma ocenę negatywną. I pracując w PACE, powiedziałbym, że to jest dla mnie istotniejszy problem, ponieważ po wielokroć jest tak, że te kierunki, które są słabe, są dalej utrzymywane ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu i mówiąc szczerze, cechami zgorszeniu. Przepraszam, nie jest problemem dla pana upolitycznienie uczelni? Naprawdę dla klubu Jagiellońskiego upolitycznienie uczelni nie jest problemem? Jeśli chodzi o sposób powoływania rady, Rada Uczelni ma być powoływana i jest powoływana tylko i wyłącznie przez Senat. I to Senat zdecyduje, kto będzie członkami tej Rady. Oczywiście mogę się zgodzić, też w swoim komentarzu pisałem, że nie bardzo rozumiem, dlaczego statut uczelni może dopuścić na przykład albo nałożyć taki wymóg, że członkiem Rady reprezentującym społeczność akademicką może być tylko i wyłącznie poprzedni rektor czy prorektor, prawda? Ale jeśli chodzi o powoływanie rady, to też jest istotną zmianą w stosunku do tej obecnej sytuacji. Wszyscy członkowie Senatu pochodzą z wyboru, więc ci obywatele uczelni, którzy wybiorą Senat i będą po prostu stosować metodę demokracji pośredniej, bo wiele uczelni jest tak dużych, że trudno stosować model demokracji bezpośredniej, to oni zdecydują o tym, kogo wybiorą na członków rady. I jeżeli uczelnia będzie tak źle i sama będzie chciała się upolitykować, to dopuści do tego. Ale tego przed tym nie uchroni żadna ustawa i to było widać. Ojejku, ja widzę, że dla pana profesora problemem jest, że w ogóle problemem ani nie jest upolitycznienie uczelni, ani feudalizm uczelniany. Ja jestem jednak bardzo zaskoczony. To znaczy pan przechodzi ponad tymi bardzo poważnymi zagrożeniami do porządku dziennego. Panowie, zbliżamy się już niestety wierząc, do końca. Wierząc w jakąś dobrą naturę ustawodawcy, to znaczy w dobrą naturę co więcej użytkowników tej ustawy. To znaczy ja jednak uważam, że ludzie nie są aniołami i politycy nie są aniołami i w związku z tym nie należy traktować ich jak aniołów i nie należy im dawać do ręki broni, z której oni mogą skorzystać, jeżeli tymi aniołami faktycznie nie będą. No, jestem zmartwiony taką krótkowzrocznością. Niestety. Uważam, ostatnia rzecz, którą powiem, to jest naprawdę niemiłe, kiedy pan używa argumentów ad misericordiam i ad personam w takim odniesieniu. To jest absolutnie nie fair. Dyskusja ma prowadzić do tego, że próbujemy znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, a naprawdę uważam, że obywatele, którzy stanowią społeczność uczelni, są w stanie sami najlepiej wybrać. Ognista rozmowa, dziękuję bardzo. Moimi gośćmi był dr Radosław Rybakowski i pan Aleksander Temkin. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem. Pan nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy misiu większy, trzeba kupić. Zakupić?
przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu banany aż 37% taniej. Tak jest. Teraz banany w Lidlu w supercenie tylko 2,49 za kilogram. Tak, jedynie 2,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Po reklamie. Radio 24, zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Polityczna sobota. Dziś swoje spotkania zorganizowali m.in. liderzy Zjednoczonej Prawicy czy Platformy Obywatelskiej. W Polskim Radiu 24 odbyła się debata poświęcona reformie służby zdrowia. Powiemy też o marszu oburzonych Białorusinów w Mińsku. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Zjednoczona Prawica podkreśla jedność obozu rządzącego. Podczas specjalnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem oraz Solidarnej Polski mówił o tym w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podsumowali działalność obozu rządzącego w połowie kadencji. Mówili o determinacji w dokonywaniu zmian. Ale sporo słów padło też na temat jedności prawicy i prezydenta. O tym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wczoraj rozmawialiśmy. W pewnym momencie powiedziałem, no cóż, jest między nami pewien kryzys, on odpowiedział, nie, to jest tylko taki mały spór w rodzinie. Jarosław Gowin mówił natomiast, że koalicje czekają nowe wyzwania, a także zmiany. Przystąpią do nas środowiska republikańskie, wolnościowe, chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpi do naszego obozu wielu samorządowców. Dodajmy, że dziś swoje spotkania zorganizowały także partie opozycyjne, m.in. Platforma Obywatelska czy Nowoczesna. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W konferencji w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie uczestniczył także lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Wśród przykładów zmian osiągniętych dzięki współdziałaniu szef resortu sprawiedliwości wymienił uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie karuzel VAT-owskich oraz spowodowanie poprawy wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Reforma ochrony zdrowia to temat dzisiejszej debaty, która odbyła się na naszej antenie. Społeczną dyskusję w tej sprawie rozpoczęła trwająca od początku października głodówka lekarzy rezydentów. Medycy domagają się m.in. zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia. Pacjenci czekają zbyt długo na wizytę, mówiła Lidia Koktysz z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia. Ważna jest naprawa tej służby zdrowia. W tej chwili do końca roku nie zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem dla wielu przychodni świadczących usługi rehabilitacyjne. To jest kolejny ich dramat i problem, dlatego że na rynku prywatnym są to bardzo drogie usługi, a oczekiwania na rehabilitację są bardzo długie. To powoduje, że z kolei pacjent przychodzi z kolejnymi powikłaniami z powodu tak długiego czasu oczekiwania. Łukasz Jankowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Lekarzy Rezydentów podkreśla, że choć medycy są już zmęczeni, pozostają otwarci na rozmowy. Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko Porozumienia Rezydentów, to w kontekście obecności na Radzie Dialogu Społecznego jesteśmy na tak. Ostateczne stanowisko no, zobaczymy we wtorek. Natomiast chciałem po prostu wprowadzić kontekst, że jesteśmy jako lekarze troszkę zmęczeni. Do postulatów lekarzy rezydentów odniósł się w ostatnich dniach minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak zapowiedział, wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Partia ANO miliardera Andreja Babisza prowadzi w wyborach w Czechach. Wskazują na to pierwsze wyniki głosowania. Po przeliczeniu około 35% głosów okazuje się, że drugie miejsce zajmuje skrajnie prawicowy ruch SPD. Rządząca obecnie socjaldemokracja zajmuje dopiero szóste miejsce. Według wstępnych wyników akcja niezadowolonych obywateli ANO zdobyła 31,6% głosów, a skrajnie prawicowa SPD Tomio Okamury, która opowiada się m.in. za referendum w sprawie wyjścia Czech z Unii Europejskiej, 11,5% głosów. Na trzecim miejscu jest prawicowa ODS, na czwartym partia Piratów, która wprowadzi do parlamentu swoich pierwszych przedstawicieli. Wstępne wyniki wskazują, że piątą siłą w parlamencie będą komuniści. Socjaldemokracja, która według ostatnich przedwyborczych sondaży miała zająć drugie miejsce, uplasowała się dopiero na szóstym. Białoruska opozycja zorganizowała w Mińsku akcję protestacyjną pod nazwą Marsz Oburzonych Białorusinów 2. W zamyśle organizatorów miał on być kontynuacją wcześniejszych protestów przeciwko polityce władz. Uczestnicy demonstracji skandowali hasło Niech żyje Białoruś. Domagali się też dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Demonstranci zebrali się na centralnym placu październikowym. Następnie około 200 osób przeszło przez centrum białoruskiej stolicy na plac Niepodległości. Po drodze pod budynkiem KGB demonstranci skandowali wolność dla więźniów politycznych. Mikołaj Statkiewicz, jeden z liderów miejscowej opozycji, wezwał Białorusinów do pozbycia się strachu i do wychodzenia na demonstrację. Niech to powinien trzymać. Ktoś powinien trzymać tę flagę wolności i walki. My będziemy to robić i dawać ludziom możliwość dołączenia się do nas. Mikołaj Statkiewicz ocenił, że władze próbują zastraszyć ludzi, dlatego przed demonstracją kilku aktywistów opozycji zostało prewencyjnie zatrzymanych. Skrytykował też sytuację w białoruskiej armii, gdzie ostatnio wyszły na jaw przypadki tak zwanej fali, czyli wykorzystywania młodszych żołnierzy przez starszych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Czas na pogodę. Do końca dnia pochmurno, miejscami na północy, w centrum i na południowym wschodzie intensywny deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 13 do 17 stopni, jedynie na północnym wschodzie chłodniej, tam od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła godzina 16:06. Witam Państwa ponownie na antenie Polskiego Radia 24. Moim gościem będzie pan Dariusz Standerski, ekonomista, prawnik, ekspert Fundacji Kaleckiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, podczas konwencji Platformy Obywatelskiej w Łodzi szef partii Schetyna, Grzegorz, zapowiedział przeniesienie obligacji skarbowych z filara kapitałowego do FUS. Przepraszam, nie zapowiedział, tylko stwierdził, że to przeniesienie, które spowodował rząd Donalda Tuska, było błędem. Grzegorz Schetyna zapowiada odwrócenie naturalnie tego procesu. Po pierwsze, trochę mnie to zdziwiło, ponieważ zapowiadano, że konwencja w Łodzi będzie konwencją samorządową, więc bardziej spodziewałem się jakichś systemowych propozycji dla finansów samorządów. Natomiast jeżeli chodzi o samą propozycję zmian w emeryturach, to... ...wierzę świętych obcowanie w to, że ci święci są obok nas, przy nas i dzielą się z nami swoją umiejętnością, swoim bogactwem duchowym. Tutaj świętego Jana Pawła II prosimy o tę umiejętność oddania się, o tę, by nas nauczył zawierzenia Jezusowi, zawierzenia Matce Najświętszej, by pomógł nam w odkrywaniu wielkiej prawdy i wspaniałości życia chrześcijańskiego. Zaśpiewajmy drugą pieśń ku Jego czci, Oddany Maryi.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Świętym Kościele Boga łaska i pokój niech będzie z wami wszystkimi. Ksiądz arcybiskup pobłogosławi teraz wodę, którą będziemy pokropieni i my, ale także ściany tej świątyni. Nas dosięgnie, dosięgną te krople po to, aby odnowić w nas sakrament Chrztu Świętego. Te ściany świątyni w ten sposób też zostały pobłogosławione. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz do poświęcenia ścian i ołtarza kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym kościele będą sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Podczas pokropienia śpiewajmy pieśni. Są przez Chrztu Świętego wielki dar. Niech wypierdalają. Szeroki temat. Zaraz zahaczymy również o wybory w Czechach, jeżeli chciałby pan to skomentować. Oczywiście. Muszę się przyznać, widziałem ostatnio taką grafikę, która prezentuje trzy tak jakby grupy Słowian. Słowian zachodnich, południowych i wschodnich. Zachodni siedzą przy stole w miarę spokojnie. Wschodni patrzą na siebie takim, powiedzmy sobie, lekko zakapiarskim wzrokiem, a południowi Słowianie, że tak powiem, uczestniczą już w pełnej, otwartej bójce. Czy taki obraz nasz jako Słowian zachodnich jest, pana zdaniem, uprawniony?
Nie wydaje mi się, to jest taki stereotypowy obrazek, prawda, który tak naprawdę nic wielkiego nam nie mówi, tak samo jak i, to znaczy w tym obrazku nie widać różnicy na przykład pomiędzy nami a